Witam serdecznie na kolejnych zajęciach, które są w formie prezentacji. Opowiem dzisiaj o mechanizmie nałogowego regulowania uczuć, chociaż tych filmów na moim kanale jest jeszcze troszkę więcej. Jakie są elementy mechanizmu nałogowego regulowania uczuć? Zwróć uwagę na to, że alkohol staje się jedynym i najważniejszym źródłem uczuć i emocji osoby uzależnionej. Podczas kiedy naszym naturalnym źródłem tych uczuć i emocji jest nasza aktywność, to co robimy, nasze działania. Dzięki nim dostarczamy sobie całej gamy uczuć, zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Podejmujemy dwa rodzaje działań, które dostarczają nam uczuć. Może być to nasza praca, hobby, a więc to, co my sami wytwarzamy, albo kontemplacja podziwiania tego, co robią inni, czy podziwianie przyrody. A więc tworzymy rzeczywistość lub ją odbieramy. I to właśnie jest źródłem naszych uczuć i emocji. U osoby uzależnionej zanikają naturalne sposoby na dostarczanie sobie uczuć i emocji. Osoba uzależniona idzie po uczucia drogą na skróty. Emocje przestają łączyć ją ze światem zewnętrznym, bo jedynym łącznikiem, przekaźnikiem ze światem zewnętrznym jest alkohol. Uczucia nabierają niezwykłej mocy i kierują osobę uzależnioną do picia, ponieważ powstaje cierpienie i chęć ulgi. Ale o tym opowiem szczegółowo w dalszej części prezentacji. Alkoholik, osoba uzależniona, skupia się na alkoholu. To on jest podstawowym źródłem wszystkich pozytywnych emocji. Stopniowo osoba uzależniona rezygnuje z naturalnych sposobów na dostarczanie ich sobie. A wszelkie deficyty uczuć wyrównuje alkoholem, o czym również powiem za chwilę. Zaczyna się koncentracja życia wokół picia. To alkohol jest naczelną wartością i naczelnym źródłem uczuć. Alkohol jest jedynym źródłem uczuć, o czym już wspomniałem. Kiedy jest ci smutno, sięgasz po alkohol. Kiedy czujesz się zły, sięgasz po alkohol. Kiedy czujesz radość, samotność, również pijesz. Zastanów się, jakie uczucia zapijałeś, które budzą w tobie największe napięcie i prowadzą ciebie do głodu. Stopniowo alkohol staje się lekiem na całe zło. Oczywiście jest to oszukiwanie. Alkohol zaczyna tobie być potrzebny, by nie dochodziły do głosu wyrzuty sumienia, by nie myśleć o sobie źle, by uśmierzyć ból i cierpienie. Coraz mniej w twoim życiu pojawia się euforii, radości i odprężenia, a picie kończy się piciem do upadłego. Pojawia się cierpienie. Uczucia stają się coraz bardziej skrajne. Wahasz się między cierpieniem, uczuciem nieprzyjemnym i chęcią ulgi. Pomiędzy nimi nie ma już nic więcej. Cierpienie emocjonalne pojawia się wtedy, kiedy alkohol nie działa. Ulga, euforia pojawia się wtedy, gdy alkohol działa. Powstaje zubożenie uczuć i powstają dwa bieguny. Alkoholik, osoba uzależniona, nie dostrzega innych emocji poza tymi krańcowymi, cierpienie i ulga, i tak na przemian. I znowu pojawia się to hasło, alkohol staje się lepiej na całe zło i zmienia się też stopniowo uczucie, znaczenie przyjemności. Pamiętasz może sytuację u dentysty, kiedy brak bólu zęba był ogromnie przyjemny, a więc nie masz przyjemności z czegokolwiek innego, tylko z tego, że akurat teraz nie cierpisz. Alkohol staje się w ten sposób jedynym dostępnym źródłem przyjemnych uczuć. Kiedy nie masz głodu, kiedy nie cierpisz. I przyjemny staje się sam smak cierpienia. Kiedy przestajesz cierpieć. I jednak dodatkowo coraz częściej pojawiają się lęki i niepokój, do których również sposobem na ich wyciszenie staje się alkohol. Z alkoholem jest źle, ale bez alkoholu jest jeszcze gorzej. Więc korzyści z picia są silniejsze, bardziej wyraźne niż straty. Spada też stopniowo twoja odporność. Kiedy nic się nie dzieje, nic nie czujesz, jest to dla ciebie źródłem cierpienia, nudy.
spada Twoja odporność na monotonię. Dlatego nakręcasz swoje uczucia po to, żeby coś czuć, żeby być pod wpływem adrenaliny, żeby coś się działo. Stopniowo alkohol staje się konieczny, ponieważ buduje napięcie. Osoba uzależniona manipuluje swoimi uczuciami po to, żeby to napięcie było, po to, żeby była adrenalina, żeby coś się działo. Osoba uzależniona to manipulant. Zmienia jedno przykre uczucie na inne. Złość na poczucie winy na lęk, poczucie krzywdy na złość. Manipuluje swoimi uczuciami. Pielęgnuje je, rozkręca, zwiększa napięcie. Magazynuje swoje uczucia i pielęgnuje urazę. Osoba uzależniona ma tak wielką chęć ulgi, o czym wspominałem, że jest to silniejsze niż strach przed konsekwencjami picia. A więc picie, branie używki, zażywanie środków psychotropowych jest konieczne. Kiedy osoba uzależniona cierpi, panicznie szuka ulgi. Alkohol staje się magicznym sposobem właśnie na tą ulgę i pojawia się przymus picia, głód alkoholowy. Zaczynają działać mechanizmy nałogowego regulowania uczuć. Różne uczucia, stany i reakcje są też świadczane jako pragnienie ulgi, a więc są przekształcane na głód alkoholowy. Dotyczy to takiego mechanizmu jak emocje, wzrost napięcia, pragnienie ulgi, pragnienie picia alkoholu. A więc jest to droga jednokierunkowa. Zobaczmy to na schemacie. Czujesz emocje, wzrost napięcia. Przekształcane są one przez nałogowe regulowanie uczuć w głód alkoholowy. Wypicie alkoholu przynosi Tobie chwilową ulgę. Kiedy jesteś w zespole abstynencyjnym, odstawiasz alkohol, pojawia się kac moralny, czyli znowu nieprzyjemne, przykre dla Ciebie uczucia. Zaczynasz rozpatrywać, jakie straty poniosłeś z powodu swojego picia i jest to źródłem Twojego cierpienia. Potem zwykle jest taki czas, kiedy naprawiasz straty. Możesz zastanowić się, w jaki sposób zmniejszyć koszty swojego picia, ale też zastanów się nad tym, w jaki sposób tłumaczyłeś wówczas sobie, że jak wypijesz, to wszystko będzie w porządku. I tu jest element kluczowy łączący z mechanizmem iluzji zaprzeczania. W różny sposób tłumaczysz sobie, że jak wypijesz, to wszystko się zmieni. To z kolei również wzmaga złe samopoczucie, cierpienie i znowu wzrost napięcia, pragnienie alkoholu, głód alkoholowy. Pojawia się zamknięte koło. Popatrz teraz, jak wygląda to narastanie cierpienia u osoby uzależnionej. Zmienia się Twoja tolerancja, więc potrzebujesz coraz większej ilości alkoholu, by uzyskać ten sam efekt, by poczuć się na fazie. Uczucia Twoje zaczynają krążyć wokół cierpienia i ulgi i nie ma zbyt wielu rzeczy pomiędzy tymi. Alkohol staje się Tobie potrzebny, aby poczuć się normalnie, a wspomniane już zjawisko, że lęk staje się ważniejszy niż lęk przed konsekwencjami picia, powoduje, że zaczynasz pić coraz więcej, bo coraz więcej cierpisz. Pojawiają się lęki, na przykład mogą zdarzyć się przy przechodzeniu przez ulicę, może zdarzyć się nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, kiedy brzęcząca mucha wydaje takie dźwięki, jakby to był samolot odrzutowy. To są przeżycia z okresu, kiedy obniża się poziom alkoholu we krwi, a więc w okresie objawów abstynencyjnych, odstawienia alkoholu. Stopniowo perspektywa dnia bez alkoholu staje się dla Ciebie katastrofą. Staje się coraz bardziej drażliwy, wybuchowy. Byle jakie drobne, błahe wydarzenia wytrącają Ciebie z równowagi, a więc stajesz się nieodłączny. Alkohol staje się dla Ciebie znieczuleniem i osoba uzależniona pije go, by uśmierzyć przykre uczucia. Zaczynasz sobie mówić, że picie do życia jest konieczne. Przestajesz wierzyć w to, że możesz przestać pić i wytrwać w abstynencji. Jak działa ten mechanizm? Porozmawiajmy o szczegółach. Każdy z nas ma jakiś bilans emocjonalny. Czujemy uczucia przyjemne i nieprzyjemne. I zwykle rozkładamy je równomiernie na nas, na tą motorówkę, którą jesteśmy. Musisz pamiętać, że bilans uczucia przyjemne i nieprzyjemne jest zwykle równy, a nawet
Uczuć przyjemnych powinno być nieco więcej, a więc to przód motorówki. Przyjemne uczucia powinny być uniesione wyżej. Pamiętaj, że motorówka potrzebuje względnej równowagi w bilansie uczuć. Przeżywamy różne uczucia, które są przyjemne i takie, które nie są. Mamy sukcesy, ale i porażki. Natomiast, tak jak wspominałem, zawsze musi być dodatni bilans przyjemnych uczuć. Dzięki temu dziób motorówki jest podniesiony do góry. Kiedy mamy trudny okres w życiu, mamy stres, zmienia się układ sił w motorówce. Powstaje ujemny bilans emocjonalny, a więc tych uczuć przykrych, nieprzyjemnych jest więcej. I woda wówczas może wlewać się do twojej motorówki, do twojego życia, do twojej głowy. W normalnych warunkach wtedy staramy się wyrównać bilans, a więc uśnieżyć przykre uczucia i dostarczyć sobie uczuć pozytywnych. Niestety, u osoby uzależnionej to nie działa. Żeby to zmienić, nie będąc osobą uzależnioną, ćwiczymy, biegamy, rozmawiamy ze znajomymi, idziemy do kina lub na koncert. Zmieniamy swój stan uczuciowy po to, żeby bilans emocjonalny był pozytywny. Alkoholik postępuje jednak inaczej. Zamiast iść na wyprawę w góry, korzysta z kolejki bądź tunelu. Alkohol w sposób szybki reguluje nasze uczucia i emocje, ale nie dostarcza pozytywnych. Natomiast dostarcza zmniejszenia cierpienia i ulgi. Wzrost ulgi. Osoba uzależniona jest przyzwyczajana do szybkiej ulgi, jaką niesie wypity alkohol. Nie zajmuje się wówczas równowadze na motorówce, skupia się na wylewaniu wody, a więc na tym, żeby nie cierpieć. Z drugiej strony może też dolewać alkoholu na tak zwaną drugą nóżkę. Motorówka dzięki temu nabiera względnej równowagi, jednak po dalszym czasie znowu pojawia się woda w motorówce, dziura się powiększa. Alkoholik skupia się wciąż na wylewaniu wody, nie wpada na pomysł zatkania dziury, a więc zajmuje się czymś innym niż źródłem swojego cierpienia. Osoba uzależniona nie odczytuje informacji, które niosą uczucia, nie rozwiązuje problemów, skupia się na przeżywaniu uczuć, co prowadzi do wzrostu napięcia emocjonalnego, a to napięcie prowadzi do głodu i w konsekwencji do dalszego picia. Zobacz jeszcze raz, jak wygląda schemat nałogowego regulowania uczuć. Kiedy pojawia się problem i stres, odczuwasz przykre emocje. Powoli wzrasta twoje napięcie. Odczuwasz rosnące pragnienie ulgi i szukasz sposobu na rozwiązanie trudnej sytuacji. I zmieniasz problem. Zamiast szukać wspomnianego rozwiązania, zaczynasz szukać sposobu na pozbycie się napięcia. A do tego najlepszą drogą jest dla ciebie alkohol. Pojawia się głód alkoholowy. Jeszcze prostsza wersja schematu. Masz problem, stres. Zamiast skupiać się na tym, jak rozwiązać trudną sytuację i rozwiązać swój problem, skupiasz się, jak pozbyć się napięcia, co powoduje głód alkoholowy i kieruje ciebie w stronę picia alkoholu. Pamiętaj, że życie to nie jest bajka. Abstynencja nie sprawia, że ten mechanizm zanika. Istnieje również pojęcie picia na sucho, a więc nawet kiedy nie pijesz, możesz w nałogowy sposób regulować swoje uczucia. Nie wystarczy nie pić, trzeba po prostu trzeźwieć. Pomyśl, jak sobie możesz poradzić z emocjami bez alkoholu. Poszukać naturalnych sposobów na wyrażanie, rozładowywanie, ale i tworzenie emocji i uczuć. Zastanów się, jak możesz odczytać informacje, które niosą z sobą uczucia. Rozwiązywać problemy, zamiast nakręcać spiralę cierpienia i bólu. Porozmawiaj o tym ze swoim terapeutą. To wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Darek Dopierała.